Wiosna. Wszystko budzi się do życia. Ludzie coraz bardziej ochoczo łączą się w pary i wymieniają się nie tylko płynami ustrojowymi, ale także przedmiotami. Także w internecie. Tak jest, to jest odcinek 24 internetowych handlarzy. Czeka nas jeszcze 2169 odcinków, także jest dużo roboty do zrobienia. Nie przedłużając, lecimy. Zobaczymy, co wyście mi tutaj nawysyłali. Okej, let's go! Nazywam się Adam Wawrzyński. Mam kilkanaście lat doświadczenia w oglądaniu głupot w internecie. Jestem ich koneserem. Koneserem głupot w internecie. Oliwka Brazil z koralików. 50 zł. Oliwka Brazil z koralików. Hej, czy uważacie, że polska Cardi B to jest właściwy artysta dla siedmiolatków? Chyba, że to piękne dzieło sztuki stworzył, nie wiem, 40-letni mężczyzna, ale wtedy to było jeszcze dziwniejsze. Oliwka Brazil z koralików. Kiedyś idolem polskiej młodzieży był kto? Jan Paweł II. Dzisiaj idolem polskiej młodzieży jest Oliwka Brazil. Wyście te dzieci tak wychowali. Czarne spodnie typu cargo, 70 złociszy. Ale czemu tu jest łyżwa? Gdzie w łyżwach po tej podłodze? Ojciec znowu będzie cyklinowanie parkietu zamawiał. Czemu zdjęcie w tych... O przedmiocie. 6 kieszeni założone raz, o więcej informacji na PW. Ubrałam łyżwy, bo spodnie same w sobie są na mnie za długie. Oj. Okej, to jest pomysłowe, ale zobacz, jak w tych spodniach fitują. Może jednak nie warto te spodnie sprzedawać. Po prostu trzeba zacząć chodzić po ulicy, po chodniku, w łyżwach. Słuchaj, części osób może nie będzie się to początkowo podobało, ale zanim się obejrzysz, miesiąc, dwa i wszyscy będą tak chodzić. I wtedy powiesz, ja to wymyśliłam. Ja to wymyśliłem! Dlatego bardzo się cieszę, że ten screen jest omawiany w internetowych handlarzach, bo to będzie po prostu zapis historyczny i wtedy będziesz mogła się na to powołać, że tak, ty byłaś pierwsza. Bardzo się cieszę, że internetowi handlarze mogą pełnić tak ważną funkcję. To jest screen, który latał chyba po jakichś grupkach, dużo osób mi go wysłało, nie czytałem go, ale zajrzyjmy. Paczka doszła, ale córka nie mieści się w tą sukienkę i myślę, że to wina pani jest teraz. Dzień dobry, ale nie rozumiem, dlaczego moja wina? Bo pani sprzedała ją nam. Ona teraz tu płacze cały czas, mówi, że nie pójdzie do szkoły, bo źle się czuję przez płacz. Płacz bywa trujący. Słucham? Sukienka to chyba nie powód do tego, żeby aż tak się źle czuć. Jaki rozmiar jest potrzebny? Poszukam innych sukienek i wyślę może jakieś fotki. Może córce coś się spodoba. Sukienki na 17 lat, proszę. Co to znaczy sukienki na 17 lat? Czy coś mnie ominęło? Czy ludzie potrafią różnić się rozmiarami, parametrami fizycznymi? Niezależnie od wieku. Czyli to już sukienki damskie, a pani kupiła sukienkę na 92 cm, z tego co pamiętam. Tak. No to jak 17-letnia dziewczyna miała się w to zmieścić? Ja się nie muszę nikomu spowiadać, tak się składa. Fakt, ale ciekawi mnie, jak córka lat 17 miała się zmieścić w sukienkę dla kilkulatka na 92 cm. To jest raczej niemożliwe i nie rozumiem oburzenia pani i córki, że sukienka nie pasuje. Cudka jest drobną osobą! Co cię to, babo, interesuje? Jaki ona rozmiar nosi? Jak chce, to może nosić nawet rozmiar dla niemowlaka. Kto mi zabroni? Tupet masz, żeby się pytać takie coś. Może jesteś homofomem rozmiarowym? Proszę pani, musi się pani pogodzić z tym, że dzieci dorastają. Pani córka jest już prawie dorosłą kobietą. To jest jak ze szczeniakami, które są bardzo urocze. Chce się czasami, żeby pies został w takiej postaci już zawsze. Niestety natura jest w takiej sytuacji obojętna. Nie może pani zmuszać córki do chodzenia w ciuchach dla niemowlaka. Może jesteś homofomem rozmiarowym? Czym? Nie rozumiem. To się dowiedz, jak nie umiesz czytać. Na goglach szukaj. Mam cię dość, babo, nie będę pisać z kimś takim jak ty, bo ja byłam w gimnazjum i wiem, a ty do przedszkola, jak nie czytasz. To jest jakiś żart? Tak, to brzmi jak żart. Ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że tacy ludzie istnieją. Hej, kocham moją przyjaciółkę, ale jej wiadomość do sprzedawcy narożnika musi do ciebie trafić. Czekam na odzew sprzedającego. Witam. Widziałam, że posiada pani narożnik firmy Meblify. Chciałabym się zapytać, czy jest możliwość zrobienia zdjęcia, jak ktoś leży na tej leżance. Troszkę głupie pytanie, ale nie chcę się przejechać drugi raz z długością narożnika. Niestety, od podobnego producenta miałam problem, że leżąc nogi wystawało od połowy i było strasznie niewygodnie. Pozdrawiam. Haha, dobre. Byłoby dobre, ale ponownie musimy tutaj porozmawiać o tym, że położenie się na tym narożniku prawdopodobnie nic by nie dało, ponieważ ludzie różnią się od siebie na przykład wzrostem i w ogóle gabarytami. Czy ludzie tego nie rozumieją? Ja nie jestem tutaj od edukowania ludzi, ja jestem tutaj od opowiadania żenujących, nieśmiesznych żartów. Obiektyw od 100 do 300 mm do Sony Alfy, 575 zł. Oj, strasznie długi obiektyw. Do czego on ma służyć? Do podglądania ludzi? Nie widzę innego zastosowania. Zadzwoń do mnie i tutaj numer telefonu. Dzień dobry, moglibyśmy pisać? Dziś nie mogę rozmawiać. Jutro pogadamy, ja też dziabnięty. To jest książkowy przykład projekcji. To, że ty jesteś narąbany, nie znaczy, że wszyscy w tym momencie są narąbani. I tak się zakończyła nasza rozmowa. Podał mi numer do jakiegoś rapera. O nie, jeszcze to był numer do rapera. Ciekawe jakiego. Numer do Quebo na Fide. Muszę wam się do czegoś przyznać. Kiedyś byliśmy z kumplami w
Pradze. No i tak się akurat zdarzyło, że jechaliśmy komunikacją miejską, nie mając biletu. Nie był to skrzętnie przygotowany plan grabieży pieniędzy miasta Praga, a po prostu nieciekawy splot wydarzeń. To był mniej więcej okres, w którym wyszedł kawałek Que Bona Fide Zorza i tam podaje swój ciechanowski adres Pońska 6. No więc zgodnie umówiliśmy się z przyjaciółmi, że kiedy wsiądą Kanary, to podajemy dane Kuba Grabowski Pońska 6, a więc dane Que Bona Fide. A że być może błędnie założyliśmy, że pan Que Bona Fide ma bardzo dużo pieniędzy, to nie będzie to problemem opłacenie mandatu. Na szczęście Kanary nie wbiły do tramwaju, a nam udało się skutecznie przejechać jeden przystanek bez biletu. Ostatecznie tak zwany myk na Que Bona Fide był tylko i wyłącznie żartem i nie sądzę, żebyśmy faktycznie wdrożyli to w życie. Nie chcielibyśmy przecież robić nieprzyjemności Kubie Grabowskiemu, Que Bona Fide. Ale trzeba przyznać, że wtedy tamta myśl dodawała nam otuchy. Myśleliśmy, że jesteśmy bezpieczni w tej sytuacji. Łóżka po córeczkach do odświeżenia, 50 zł. Widzę to zdjęcie i już czuję, jak tam musi pachnieć. Ja nie wiem, co oni tutaj... Nie wiem, mam wrażenie, że te córeczki nie tyle wyrosły, co... Ja nie wiem, co oni tutaj torturowali, te córki. To wygląda jak łoże tortur. Co za horror. Ej, przesyłam zdjęcia do serii o handlarzach. Kontekst. Chciałam sobie kupić dwie pary spodni, bo mi się spodobały i były tanie. Weszłam na profil i co drugi komentarz był o tym, że babka nie wysyła paczek. Uznałam, że o to zapytam. Nie byłam zdecydowana na zakup i nic nie deklarowałam, a babka zaczęła być chamska i mnie wręcz wyzywać. 4 gwiazdki na 5. Czy jak teraz zakupię, to mogę liczyć na wysyłkę? Patrząc na komentarze, nie zawsze pani wysyła paczki. Tak, to się zgadza. Jednej bluzki nie wysłałam. Przynajmniej jest szczera. Jest pani roszczeniowa, że nie pośle, a sama pani nie potwierdza zamówienia, jak ja czekam. Słucham? Nie jestem roszczeniowa. Zapytałam o to, ponieważ zaniepokoiły mnie komentarze. Zastanawiam się jeszcze nad zakupem. Nie prosiłam o rezerwację, więc nie zatrzymuję sprzedaży. Jeśli ktoś będzie chciał, to kupi. No dlatego napisałam. To, że sama pani wybiera sprzedaż, teraz ja czekam, to tego pani już nie wzięła pod uwagę. Masakra. Czasami nie rozumiem tego, co czytam. I nie mam pojęcia, czy to jest problem ze mną, czy z tym, jak ludzie piszą. Jeśli ktoś jest tutaj roszczeniowy, to pani. Polecam zrobić sobie meliskę, bo ewidentnie jest pani zestresowana. A pani ewidentnie jest głupia. Uciekanie się do ad personam pokazuje pani poziom. Proszę już do mnie nie pisać. Nie byłam dla pani chamska czy niemiła. Pani zachowanie jest nieuzasadnione. Widzi pani? Znowu pani poniża kogoś. Czy ta osoba nie widzi, że pani jest ewidentnie głupia? Znowu pani poniża kogoś. Ja nie wiem, może ta osoba po prostu myli wiadomości, które wysyła ona i te, które wysyła rozmówczyni. Kiedyś były takie czasy, że nawet nikt by nikomu nic nie powiedział, ale młodzi tego nie pamiętają, bo żyją w dzisiejszych czasach. W sensie co? Kiedyś bez problemu można było nazywać ludzi głupkami. Ale w myślach, bo nie było internetu. A powiedzenie komuś tego w twarz mogło kończyć się dostaniem w mordę. Kiedyś można było swobodnie obrażać ludzi i nic się nie działo. I potem wszyscy trzymaliśmy się za ręce i każdy udawał, że nie słyszy. Chciałabym zauważyć, że nie zna pani mojego wieku. Pani mnie poniżyła, nazywając mnie głupią. Dziękuję, nie będę kontynuować tej dyskusji. Pani mnie też słowem poziom. Kiedyś takich słów nie mówiono do człowieka. Powiem pani, co jest głupie. Oczekiwanie od innych szacunku, samemu go nie okazując. Mam nadzieję, że będzie pani miała świetny dzień. Do widzenia. Oczywiście na tym kanale cyklicznie toczymy rozważania pokoleniowe. Cyklicznie przywołujemy boomerskie gadanie. W ostatnim materiale omawialiśmy artykuł, z którego to wynikało, że obecnie młodzież jest niesamowicie roszczeniowa i w ogóle niewychowana. I szczerze mówiąc, co najmniej tyle samo, o ile nie więcej, chamstwa, buractwa, roszczeniowości wypływa od starszych pokoleń. To widać na każdym kroku, wystarczy pójść do sklepu, gdzie stare baby potrafią cię wózkiem rozjechać, jak się nowa kasa otworzy. Oczywiście także to jest jakiś wycinek rzeczywistości, bo takie osoby zdarzają się w każdej grupie wiekowej, ale no jest to trochę zabawne, jak na młodych pokoleniach wiesza się psy, kiedy mamy mnóstwo burackich przykładów od starszych pokoleń. Nigdy nie kończąca się opowieść. Hej, jak nigdy nie miałem jakichś bardzo dziwnych interakcji handlując w internecie, tak myślę, że wymanifestowałem, oglądając twoje materiały. W skrócie, sprzedawałem klawiaturę. Po niku myślałem, że to osoba rocznik 8-5. Było to jednak dwóch dość młodych kolegów, którym chyba się paliło, żeby znaleźć dodatkową osobę do klikania w CSK. Portal nie tyle może służyć do umożliwienia handlowania, a również może być to platforma do nawiązywania nowych znajomości, do wspólnej zabawy. Ach, te dzieciaki i ten Counter-Strike. Klawiatura mechaniczna, 150 zł. Witam, chciałbym kupić od państwa klawiaturę. Witam, chciałby pan odebrać osobiście czy przesyłka LX? Osobiście. Oczywiście, kiedy chciałby pan odebrać klawiaturę? Jutro będzie. Jutro w pobliżu galerii. Możesz zrobić filmik, gdzie to jest podłączone i czy działa? Udało mi się nagrać. Mogę mail, żeby przesłać filmik albo jakiś inny sposób, żeby panu wysłać? Do e-maila. Mogę wysłać na ten e-mail. Dziękuję. Kupię, jak się spotkamy? Mieszkam dość blisko galerii. Czy moglibyśmy
się spotkać pod moim mieszkaniem na ulicy jakieś tam. Od teraz do 17 mam wolny czas, o 17 muszę wyjechać na godzinę i 18-19 będę znowu w mieszkaniu. O 16 w pobliżu twojego domu będzie dobrze? Ho? Pewnie, proszę napisać jak będzie pan blisko. Dobrze, nie ma pytań. Za 10 minut będę pod Żabką. Okej, czekam. Czy grasz w CSGO? Ho? Jaki groomer. Groomer CS-owy. Grałem, ale dawno temu. Nie masz nic przeciwko wspólnej zabawie? To jest dosłownie nastoletni ekwiwalent tych creepów, tych kumerów, którzy chcą od ciebie śmierdzące skarpety. Ale ten człowiek próbuje cię wciągnąć w rankedy w CS-a. Szuka swoich ofiar na Oeliksie. Uważajcie na niego. Chyba, że brakuje wam ludzi do grania w CS-a. Wtedy może warto się zakumplować. Nintendo Switch Lite niebieski, zamienię. Hej, czy można za 200-250 zł? Czy ty się, chłopie, dobrze czujesz? Bo nie widać. Okej. Okay. Och, jaka jestem zmęczona. Czy ty wiesz, dziewczyno, co to jest 8 godzin harować codziennie i zarabiać średnio? Krajową. Czy masz pojęcie, piękna lalko, co to jest? Nie masz pojęcia. Tak, chodzę do szkoły. Ach, te spontaniczne wynurzenia w losowej rozmowie z losowym człowiekiem z Eliksa. To jest komediodramat. Śmiejemy się z tego, ale niestety tak wygląda rzeczywistość dla wielu osób. Być może poprzedni człowiek powinien tylko zmienić pracę na pracę marzeń. Praca marzeń, odpisywanie na wiadomości, obsługa klienta zdalnie od 4600 do 5800 zł miesięcznie brutto w Poznaniu. Opis, czy masz już dość? No proszę. Widzicie, jak się pięknie składa. Proszę, to i dla poprzedniego człowieka praca. Będzie. Czy masz już dość? Pracujesz na etacie, harujesz jak wół od rana do nocy. No, a końcowa wypłata miesięczna od szefa cwaniaka jest jak cios w twarz i nie stać cię nawet na bilet do kina? Jesteś biednym studentem, ciągniesz pieniądze od matki. Wstyd ci przed dziewczyną, że nie masz jak ją zabrać na dobry obiad do niezłej restauracji, a twój obiad to zupka chińska? A jak nie masz jeszcze dziewczyny, to już wiesz dlaczego. Pół żartem. Jesteś biedną studentką, chcesz poczuć nutkę niezależności, kupić sobie jakiś fajny ciuch, nie liczyć każdego grosza, ale też nie chcesz żebrać o jałmużnę rodziców. Jesteś ambitnym człowiekiem. Codzienna praca od 9 do 17 zapędzi cię do grobu. Myślisz o własnym biznesie, chcesz sobie kupić jakieś fajne auto. Jeśli poczułeś, że to coś o tobie, to znaczy, że ta praca jest dla ciebie. Nie wierzysz w to, co mówię? Sprawdź sam, co masz do stracenia. I tak już nie jest kolorowo. Oliwy do ognia dolewa hiperinflacja, więc zamiast siedzieć w gównie i się w nim urządzać, warto odbić się od finansowego dna. Czy chodzi tutaj o piramidę finansową? Mam takie przeczucie, że chodzi tutaj o piramidę finansową. Warto odbić się od finansowego dna, zamiast skończyć jeszcze piętro niżej. Co oferujemy? Tygodniówki, pewne wypłaty co tydzień, bezpośrednio na konto bankowe, 4 do 6 razy w przeciągu miesiąca. Zamiast czekać do 10, pieniądze trafiają na nasze konto co tydzień. Mamy stały przypływ gotówki. Nie brakuje na pieniędzy pod koniec miesiąca. Być może chodzi tutaj o piramidę finansową, ale... Właśnie tak powinna wyglądać normalna praca. W sensie praca nie powinna jednocześnie zapędzać cię do grobu i jednocześnie nie powinieneś zarabiać tak mało, żeby nie móc pójść do kina na film. Ajajajajaj. Smutne przemyślenia na koniec odcinka. Cześć, super screen do handlarzy. Kontekst jest taki, że kolega pracował swojego czasu w Zalando jako telekonsultant. Ten screen cierpliwie czekał na takie miejsce jak internetowi handlarze. Nie wierzę w to, jak wszystko nam się dzisiaj pięknie łączy. Dziękuję za cierpliwość. Widzę, że otworzyła pani już kilkanaście czatów w tej sprawie. Oczekujemy na wypełnione oświadczenie prawne, skan, zdjęcie dokumentu tożsamości oraz skan, zdjęcie protokołu szkody. Nie ma potrzeby otwierania co chwilę nowych czatów. Zapewniam panią, że z pewnością nie zmieni to naszej decyzji w sprawie. Gdzie dostanę protokół szkody? Jak to zrobicie? Ależ pan to długo pisał. Chyba. Jeżeli poprzednia oferta pracy dotyczy bycia telekonsultantem, to śmiem twierdzić, że z tą ucieczką od pracy, która wpędzi cię do grobu, że to może się nie sprawdzić. Rynek pracy to drapieżne miejsce. Tym akcentem kończymy odcinek. Przypominam, że możecie mi wysłać screeny na Instagrama, ale także tematy na odcinek, które jak sądzicie mogłyby tutaj fajnie pasować do mojego internetowego domku na drzewie. Pozdrawiam wszystkich, ściskam, pa pa.